połowie stycznia rozpoczął się pierwszy transport wielkogabarytowy na plac budowy projektu Polimery Police. Był to blisko 600-tonowy zbiornik na propylen, który przypłynął do portu barkowego grupy Azoty Police. Operacja trwała 4 godziny. Kilka dni później odbył się kolejny transport, tym razem prawie 300-tonowego reaktora. Obydwie operacje udało się przeprowadzić bez problemu i w bezpieczny sposób. W styczniu odbyło się ostatnie pożegnanie Ryszarda Tokarczyka, radnego Rady Miejskiej w Policach, zasłużonego działacza i związkowca, odznaczonego Krzyżem Wolności i Solidarności. Jako przewodniczący Rady Osiedla nr 6 wkładał dużo serca w organizację życia społecznego. Szczególnie oddany był seniorom i dzieciom, miał duszę społecznika, zawsze pomocny i uśmiechnięty. Odszedł niespodziewanie 18 stycznia w wieku 72 lat. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ze względu na pandemię nie odbył się z koncertami i licytacjami na żywo. W Jasienicy oraz w Polickim Moku wolontariusze prężnie działali, wystawiając przedmioty na internetowe licytacje oraz przyjmując datki do finałowych puszek. Po raz pierwszy można było dokonać wpłaty u mobilnych wolontariuszy poprzez terminal płatniczy. W 2021 roku zbierano dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W lutym rozpoczęły się prace związane z przebudową połączenia drogowego Police-Szczecin. Docelowo przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z kanalizacją deszczową, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa. 9 miesięcy wcześniej zmodernizowano tzw. leśny odcinek drogi między Przęsocinem a wyjazdem z Polic. Koszt inwestycji to blisko 15 milionów złotych. Zakończenie prac przewidywane jest na 30 kwietnia 2022 roku. W lutym siatkarki grupy Azoty Chemik Police obroniły tytuł i zdobyły Puchar Polski w wielkim finale Tauron Ligi. Dwa miesiące później Policzanki po raz kolejny w historii klubu obroniły tytuł Mistrza Polski. W rozgrywkach Ligi Mistrzyń chemiczki znalazły się wśród 8 najlepszych drużyn Europy. Od momentu założenia klubu aż do roku 2021 siatkarki grupy Azoty Chemik Police zanotowały na swoim koncie 21 trofeów, 9 mistrzostw, 9 pucharów i 3 superpuchary. Taki wynik pozwala chemikowi uplasować się wśród najbardziej utytułowanych drużyn w historii piłki siatkowej kobiet w Polsce. W marcu odbył się pogrzeb Aleksandra Doby. Był pasjonatem żeglarstwa i kajakarstwa. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął Atlantyk kajakiem napędzanym wyłącznie siłą mięśni. Za ten wyczyn zdobył tytuł podróżnika roku 2015. Był honorowym obywatelem Polic. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w rozsławianiu kraju na świecie. Zmarł 22 lutego po zdobyciu najwyższego szczytu Afryki, Kilimandżaro. Także w marcu odbyła się pierwsza pikieta zorganizowana przez Społeczny Komitet Ratowania Warpi. Protestujący domagali się od firmy Hyundai Engineering naprawy szkód wyrządzonych na Polickiej Rzece. 3 miesiące wcześniej w wyniku awarii na terenie budowy doszło do oberwania się grobli na rzece, blokując jej przepływ. W konsekwencji rzeka stanęła, woda zrobiła się mętna, a głębokość na niektórych odcinkach spadła do zaledwie 20 cm. Na początku marca na uszkodzony odcinek rzeki wypłynęła pogłębiarka. Hyundai Engineering wydał publiczne oświadczenie, w którym poinformował, że prace podczyszczeniowe zostały wykonane. Społecznicy uznali je za niedbałe i w ciągu roku odbywały się kolejne strajki w obronie Warpi. Zdaniem Społecznego Komitetu Ratowania Warpi do dnia dzisiejszego rzeka nie wróciła do stanu sprzed szkody. Po 4 miesiącach od postawienia zarzutów w sprawie organizacji strajku kobiet, policka policja odstąpiła od ukarania 5 dziewczyn. Kobietom przedstawiono zarzuty przewodniczenia, udziału i nawoływania do nielegalnego zgromadzenia. W uzasadnieniu panie wskazywały na przepisy konstytucji, które przewidują prawo do zgromadzeń oraz prawo do swobodnego przemieszczania się. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzieliła kobietom kancelaria adwokata Łukasza Leonczyka oraz mecenasa Artura Tomczaka.
kwietniu w Policach powstały dwa punkty szczepień powszechnych przeciwko COVID-19. Gminny punkt został utworzony w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piaskowej. Drugi powstał w szpitalu przy ulicy Siedleckiej. Niestety ze względu na małą ilość wykonywanych szczepień punkt powiatowy został zamknięty. W kwietniu gmina Police rozpoczęła program Mieszkanie za remont. Kondycja finansowa gminy nie pozwalała na szybkie wyremontowanie tych lokali i przyznanie ich osobom z kolejki mieszkaniowej. Dlatego decyzją radnych powstała możliwość najmu mieszkania gminnego w zamian za jego remont. Lokale przeznaczone do programu to mieszkania z odzysku lub z eksmisji, zniszczone i wymagające gruntownych remontów. 7 miesięcy później mieszkania rozlosowano pomiędzy 46 rodzinami. Przyszli najemcy przystąpili do remontów. Do końca pierwszego kwartału 2022 roku gmina planuje ogłosić drugą turę programu i rozlosować kolejnych 10 lokali. W kwietniu zaawansowanie prac na największej inwestycji w historii polskiego przemysłu chemicznego, jaką jest budowa kompleksu Polimery Police, przekroczyło 50%. Polimery Police to warta ponad 7 miliardów złotych inwestycja, która swoim zakresem obejmuje morski terminal gazowy, instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu oraz instalacje pomocnicze i połączenia międzyobiektowe wraz z infrastrukturą logistyczną, które umożliwią produkcję i dystrybucję około 437 tysięcy ton polipropylenu rocznie. Z racji obowiązujących limitów wiernych przebywających w kościele w 2021 roku uroczystość pierwszej Komunii Świętej przybrała kameralny charakter. W tym roku komunie odbyły się w 3 majowe soboty z podziałem na szkoły i klasy. Według panujących wówczas obostrzeń komunie mogły odbyć się w reżimie sanitarnym, a imprezy okolicznościowe mogły być organizowane jedynie w plenerze z zachowaniem limitu 25 osób. Od 1 maja w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. funkcjonuje nowa Rada Nadzorcza. Uchwałą z dnia 30 kwietnia odwołano zarząd 8 kadencji i powołano nowy. Nowym prezesem został Mariusz Grab, wiceprezesem Michał Siewierski, członkiem zarządu wybieranym przez pracowników Anna Tarocińska. Drugim prezesem powołanym miesiąc później został Stanisław Kostrubiec. 10 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Powiat Policki podpisali umowę o dofinansowanie usunięcia składowiska odpadów. Projekt oczyszczenia terenu po dawnej firmie Ekorama zakłada usunięcie blisko 50 tysięcy ton śmieci, poddanie ich utylizacji, segregacji i recyklingowi oraz rekultywację terenu i przywrócenie mu dawnej użyteczności. Całkowity koszt usunięcia odpadów szacuje się na blisko 18 milionów złotych, z czego 85% zostanie pokryte z dofinansowania otrzymanego przez fundusz. W czerwcu odbyła się premiera teledysku Libera do utworu pod tytułem Ludzie z plecakami. Teledysk został nakręcony w Policach, a jego aktorami zostali mieszkańcy. To opowieść o doświadczeniach, które z każdym dniem zajmują coraz więcej miejsca w naszych głowach i sercach. Na początku czerwca rozpoczął się remont skateparku przy ulicy Piaskowej. Projekt przebudowy wygrał w głosowaniu budżetu obywatelskiego w 2019 roku. Przez pandemię remont rozpoczął się dopiero latem tego roku i zakończył się w sierpniu. Powstały nowe rampy, które są wyposażone w nowoczesne przeszkody. Koszt modernizacji wyniósł 900 tysięcy złotych. Od lipca pacjenci wymagający zabiegów rehabilitacyjnych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie mogli z nich korzystać w Policach. Umowa na świadczenia realizowane do tej pory w polickiej Medice wygasła z końcem czerwca. Przez cały lipiec w Policach nigdzie nie można było wykonać zabiegów rehabilitacyjnych na NFZ. Od 1 sierpnia z rehabilitacji w ramach NFZ można skorzystać w gabinecie przy ulicy 26 kwietnia 9 w Policach. W lipcu rozpoczął się remont polickiego szpitala. Zgodnie z planem wyremontowany ma zostać parter budynku z poradniami, izbą przyjęć, blokiem operacyjnym i oddziałem intensywnej opieki medycznej. Na 4 piętrze modernizację przejdzie część kliniki perinatologii, położnictwa i ginekologii oraz klinika chirurgii plastycznej i ogólnej. Koszt remontu to ponad 22 miliony złotych.
Od sierpnia trwa rewitalizacja terenu przy rzece Łarpi. Docelowo ma tam powstać miejsce rekreacji dla mieszkańców. Zbudowane zostaną m.in. pomosty spacerowe, taras widokowy, strefa sportu, ścieżka rowerowa, stoły szachowe i stanowiska do wędkowania, także dla osób niepełnosprawnych. Trasa spacerowa miała zostać ukończona w październiku, jednak problematyczne okazało się podłoże, w wyniku czego nastąpiło opóźnienie. Koszt budowy terenu rekreacyjnego oszacowano na 6,5 miliona złotych. Pod koniec sierpnia odbyła się ostatnia msza święta sprawowana przez księdza proboszcza Waldemara Gaszczkowskiego, dziekana dekanatu Police oraz proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Policach. Ksiądz kanonik Waldemar Gaszczkowski przez 15 lat sprawowania posługi duszpasterskiej doprowadził m.in. do zakupu i zamontowania 55-głosowych organów piszczałkowych, budowy dwóch kaplic bocznych i modernizacji oświetlenia wnętrza i ogrzewania kościoła, a największe okna świątyni zostały przyozdobione monumentalnymi witrażami. Od 1 września proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza jest ksiądz kanonik dr Piotr Gałas. W sierpniu dwójka Policzan reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Podczas igrzysk Jola Majka wraz ze swoim partnerem uplasowała się na 6. miejscu w parawioślarstwie. Marcin Lewandowski doznał kontuzji w półfinałowym biegu i tym samym zakończył swój start w igrzyskach. We wrześniu do Polic przyjechał lider Stowarzyszenia Polska 2050 Szymon Hołownia. Podczas spotkania poruszono problemy, z którymi boryka się naród. Wśród kluczowych zadań, jakie chce zrealizować lider stowarzyszenia, jest przygotowanie Polski na kolejne lata tak, aby zapewnić pokoleniom jak najlepszą przyszłość. W spotkaniu udział wzięli sympatycy ugrupowania oraz mieszkańcy Polic i okolicznych miejscowości. We wrześniu w Trzebieży odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanej promenady. Na teren kompleksu przypłynęli kajakarze ze Swarzędza, by wziąć udział w uroczystym otwarciu trasy spacerowej i nadaniu jej imienia świętej pamięci Aleksandra Doby. Koszt odbudowy promenady to blisko 3 miliony złotych. We wrześniu zakończyła się zbiórka na leczenie Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina, zmagającej się z SMA. W 2021 roku na rzecz dziewczynki odbywało się wiele imprez i akcji charytatywnych. Wszystko po to, aby uzbierać na najdroższy lek świata wart blisko 9,5 miliona złotych. Obecnie dziewczynka jest po podaniu leku i osiąga sprawność. Pod koniec września przy ulicy Barnima powstał pierwszy w Policach wybieg dla psów. Teren o powierzchni 2000 m2 wyposażono w urządzenia, ławkę dla właścicieli, pojemnik z woreczkami na odchody oraz miejsce do pojenia zwierząt. Koszt budowy to blisko 80 tysięcy złotych. W październiku odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych mieszczącego się przy ulicy Korczaka w Policach. Dzienny dom pomocy skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność bez ograniczeń wiekowych. Pobyt jest bezpłatny dla uczestników, którzy spełniają kryteria. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 5 milionów złotych. W listopadzie zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiej akcji Szczepimy się z OSP. Zwycięzcami zostali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży i tym samym wygrali 1 000 000 złotych. Podczas akcji strażacy prowadzili działania na terenie całego województwa zachodniopomorskiego i zaszczepili ponad 10 tysięcy osób. Wygraną chcą przeznaczyć na zakup łodzi oraz karetki, by wspomóc system ratownictwa medycznego. Na początku grudnia powiat policki przystąpił do remontu sygnalizacji świetlnej naprzeciwko galerii przy ulicy Wyszyńskiego w Policach. Decyzję o wymianie sprzętu podjęto ze względu na znaczne wyeksploatowanie urządzenia. Przez ostatnie lata sygnalizacja była awaryjna i wymagała częstych interwencji. Koszt wymiany wyniósł ponad 120 tysięcy złotych. Podczas grudniowej sesji radni Rady Miejskiej w Policach podjęli uchwałę w sprawie przyszłorocznych podwyżek opłat za śmieci.
Obecna stawka w zabudowie jednorodzinnej wynosi 29 zł od osoby za odpady segregowane. Od 1 lipca będzie o 3 zł wyższa. W budynkach wielorodzinnych stawka wynosi 9 zł 20 za metr sześcienny zużytej wody. Od lipca będzie to 10 zł 20 za odpady segregowane. Podwyżki wejdą w życie od 1 lipca 2022 roku. W grudniu zapadła decyzja o pozostawieniu w Policach zamiejscowych wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin, Prawobrzeże i Zachód mieszczących się przy ulicy Korczaka. Wcześniej samorządowcy z terenu powiatu polickiego przesłali apel do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, w którym zwrócili uwagę na negatywny społeczny odbiór likwidacji siedziby sądu w naszym mieście. W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że odstąpiło od planów jego likwidacji.